Neverwinter Nights Diamentowa Edycja to najpełniejsze wydanie jednego z najpopularniejszych RPGów wszechczasów. Wydanie zawiera podstawową wersję gry oraz dodatki Shadow of Undertide, Horse of the Underdark i Kingmaker, obejmujący mody Kingmaker, Shadow Guard oraz Witch's Wake. Tytułowe Neverwinter to duże, lecz spokojne miasto. Wojny, krwawe zamieszki i inne zawirowania jakimś cudem zawsze je omijały, ale do czasu. Nagle metropolię nawiedza tajemnicza zaraza, która w dodatku wydaje się mieć magiczne podłoże. Zdecydowanie dzieje się coś niedobrego i to ty, drogi graczu, będziesz musiał rozszyfrować zagadkę i uratować miasto. Ale nawet gdy ci się to uda, nie licz na wypoczynek i zbieranie laurów. Przekonasz się, że twoja podróż dopiero się zaczyna, a w całej aferze chodzi o coś zdecydowanie większego niż miasto Neverwinter. Jak przystało na tytuł oparty na zasadach klasycznej książkowej gry fabularnej Dungeons & Dragons, fabuła jest bardzo mocną stroną Neverwinter Nights. Mimo że przygody wchodzące w skład podstawki i dwóch pierwszych dodatków wystarczają na około 200 godzin ciągłego grania, cały czas mamy wrażenie, jakbyśmy uczestniczyli w dobrze zrobionym, ciekawym i wciągającym filmie. I to takim, w którym od naszych decyzji zależą losy świata. Coś niesamowitego. Mimo to tryb single player jest zaledwie preludium do multi. Grę przygotowano z myślą o wielbicielach książkowych gier fabularnych, w których zbiera się grupka przyjaciół. Jeden mistrz gry wymyśla historię i prowadzi narrację, a pozostali odgrywają bohaterów biorących udział w opowieści. Dzięki banalnie prostemu w obsłudze edytorowi modów, wspomniany już mistrz gry może w kilka godzin przenieść stworzoną przez siebie przygodę do wirtualnego świata. Pozostali muszą tylko ściągnąć maleńki plik i voilà. Nie trzeba już wyobrażać sobie lokacji, bohaterów niezależnych i potworów. Wszystko to staje się całkiem realne. Po prostu rewelacja. Możliwość ingerencji w Neverwintera przy pomocy edytora jest tak wielka, że na necie znajdują się całe tysiące darmowych, gotowych do ściągnięcia modyfikacji, zmieniających kompletnie grę. Oczywiście nadal warto zainstalować oficjalne dodatki, gdyż wnoszą one do wirtualnego świata nowe profesje, czary, umiejętności i tym podobne. Ale należy mieć świadomość, że kupując Neverwinter Nights nie nabywamy jednej gry czy nawet całego ich pakietu, a wirtualne środowisko, dzięki któremu będziemy mogli przeżywać na ekranie komputera niezliczoną liczbę przygód, dotąd znanych tylko z kart podręczników do Dungeons & Dragons. Jak dobre bywają przygody stworzone przez pasjonatów, niech świadczy fakt, że wchodzący w skład diamentowej edycji dodatek Kingmaker jest zbiorem najlepszych modów zrobionych przez hobbystów. Zabiję cię! Zobaczysz!